to jest program dla aktywnego seniora, ale przede wszystkim dzisiaj spotkanie mamy w Supraślu z różnych stron województwa. Zjechali się emeryci, renciści, przede wszystkim, żeby przez zdrowe żywienie, przez zdrowy styl życia, by zapobiegać lepiej chorobom, żeby przedłużyć naszą cały czas sprawność fizyczną jak na dłuższym czasie. Jako ludowe zespoły sportowe podjąłem taką decyzję o działaniu i Ministerstwo Sportu i Turystyki przychyliło się, że też potrzebny jest nie tylko sport wyczynowy, amatorski, ale też potrzebny jest aktywny senior, żeby dbać o seniora, żeby jak najdłużej w kondycji dobrej spędzać dobrze czas, a tym bardziej zapobiegać chorobom. Obejmując jako prezesa Krajowego Zarządu Rady Głównej Ludowe Zespoły Sportowe, to było 8 miesięcy temu, za cel postawiłem sobie takie 4 filary: sport wyczynowy, sport amatorski, aktywna wieś, aktywny senior i jeszcze 5. filar to organizator sportu. I to przede wszystkim animatorzy sportu, też oni muszą uczestniczyć w tych zajęciach różnego rodzaju. Przede wszystkim dzieci i młodzież, ale też nie zapominać o ludziach starszych. I ten pomysł, ten projekt spodobał się w Ministerstwie Sportu i Turystyki. On jest tym takim wiodącym naszym priorytetem, jeżeli chodzi o środki finansowe. I my jako Krajowe Rzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w całej Polsce to organizujemy. Seniorzy potrzebują aktywności. Oni są wręcz jakby głodni tej aktywności, ale sami nie są w stanie sobie tego zorganizować i zabezpieczyć. Więc organizowanie spotkań, jak konferencji, takich jak tutaj mamy wykład w tej chwili, jest czymś bardzo istotnym. Przede wszystkim zachęca do aktywności, wyciąga z domu seniorów, uczą się ciągle nowych rzeczy, co spotykają się ze znajomymi. To są korzyści takie, których praktycznie nic więcej nie jest w stanie zapewnić. Także poza tym korzystają ze środków, które tutaj są do dyspozycji. Mają tutaj na przykład dzisiaj spotkanie, nie tylko umysł swój z bogacą, ale też i ciało. Także to na pewno jest też ważne. Poza tym dowiadują się o różnych programach, o różnych inicjatywach, z których mogą korzystać, a będąc w domu tego się po prostu nie dowiedzą. Takie spotkania jak dzisiejsze dopingują wszystkich do tego, aby aktywnie uczestniczyć w kulturze fizycznej, w różnego rodzaju imprezach sportowych, ale również do tego, aby integrować się, aby były wspólne spotkania, aby można było wspólnie pośpiewać, wymienić się swoimi doświadczeniami, troskami nawet dnia codziennego. Dla wielu ludzi w takim wieku są to jedyne spotkania z ludźmi z zewnątrz. Wśród seniorów większość ludzi to ludzie samotni i dla nich jest to duża odskocznia. Cieszą się oni z tego, że mogą uczestniczyć, że coś otrzymają od nas. Co prawda są to w dniu dzisiejszym symboliczne śpiewniki, ale na pewno zostanie to dla nich duża pamiątka po tym spotkaniu. Nie spodziewaliśmy się, że nasza inicjatywa wyjdzie z wielkim zainteresowaniem ze strony klubów seniora. Mamy sygnały z innych powiatów, że również chętnie uczestniczyliby w tego rodzaju spotkaniach. W dniu dzisiejszym mamy 210 osób z terenu powiatu sokólskiego i białostockiego. Bardzo dobrze, że się takie spotkania odbywają, bo do tej pory ludowe zespoły sportowe zajmowały się sportem na tym wyższym poziomie, sportem na niższym poziomie, dzieci, organizowaliśmy biegi przełajowe, zawody w piłce nożnej, lekkoatletyczne, ale też rozszerzona została oferta, jak został szefem Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, pan poseł Baszko, jeszcze o sport dla osób starszych. Może mniej sport, a o aktywność, o taką, powiedzmy, integrację ludzi, o to, żeby mogli wyjechać, spotkać się, tak jak i to dzisiejsze spotkanie ma na celu wysłuchać wykładu na temat prawidłowego żywienia. Poza tym ludzie wyjdą sobie na świeżym powietrzu, pospacerują, poćwiczą troszeczkę, zobaczą, że trzeba ruszać się, nie tylko zaszyć się w czterech ścianach. Poza tym później będzie też i część kultury, ludzie pośpiewają. To jest taka fajna integracja właśnie osób z różnych części naszego województwa.
celebrujemy aktywnego seniora LZS i będziemy tutaj opowiadać troszkę o zdrowym żywieniu, o zdrowych nawykach codziennych, jakby jak wspomóc to ze strony takiej praktycznej, tak? Czyli jak zamienić może produkty na lekko zdrowsze, na czym się skupiać, jakie produkty wybierać w sklepach, czemu warto czytać etykiety. Omówimy podstawowe żywienie w chorobach, które dotykają niestety społeczeństwo po 60 roku życia i będziemy tutaj rozmawiać bardzo jakby praktycznie na ten temat. Nawyki tak naprawdę kreujemy od dziecka, to tutaj ci Państwo, którzy biorą udział w tych wydarzeniach, są zawsze bardzo aktywni, bardzo ciekawi, zadają często dużo pytań i wydaje mi się, że chłoną tą wiedzę i wprowadzają ją w swoje życie mimo wszystko. O właśnie, tak ma być założona rękawiczka? Takie zajęcia są bardzo potrzebne dla nas, szczególnie dla seniorów w tym wieku. Lubimy się integrować, poznawać na nowo ten świat, bo wiadomo, w tym wieku czasami się coś zapomni, gdzieś się pojedzie, zintegruje się, spotka się, na nowo się odświeży. No jest tego podwójna korzyść, bo i czas mile spędzony i dla nas to dla relaksu, dla sportu, a przede wszystkim pamięć nasza wraca, żeby byliśmy zdrowi, nie mieliśmy tego Alzheimera. Jest to potrzebne i się cieszymy z tego, że możemy jeszcze pojechać. Ja ciągle namawiam, żeby ludzie w podeszłym wieku, kochani moi seniorzy, nie siedzieli w domu, tylko wychodzić do ludzi, spotykać się, bo przed to mniej chorób i weselej się żyje. Nieraz wypadnie 3 imprezy, także to dzielimy i staramy się jak najwięcej uczestniczyć i być na każdej imprezie, bo to naprawdę pożądane i polecane dla wszystkich, dla nas. A my kobiety to mamy bardzo dużo pracy w domu. Śniadanie, obiad, a taka rozrywka, taka integracja dla nas to jest coś wspaniałego. Współpracujemy z posłem Kazimierzem Baszko bardzo mocno. Wspiera nas bardzo często, wspomaga. I ja mam praktycznie co drugi dzień kontakt z nim. Wiemy, co się dzieje, on też nas zaprasza i wszystko. Pan burmistrz nam organizuje, też zaprasza. Dużo takich imprez spotykamy w internecie, także przez internet też się integrujemy. Tam wspomagamy się to tu, to tam. Też. A jeszcze z innymi kołami, tak. Z innych kół, z Augustowym, z Korycinem współpracujemy. Cieszymy się i bardzo mamy wyjazd. Często jeździmy na obiady czwartkowe organizowane przez panią Danusię Roszkowską. To jest diabetyk, cukrzyk. Pozdrawiamy ją serdecznie. Najważniejsze chyba w tym wszystkim jest, że tak dużo mamy tutaj seniorów. Takie duże grupy z różnych miasteczek. Więc mi się wydaje, że jak najbardziej powinny być chyba częściej, nawet co miesiąc. I na pewno byłoby dużo chętnych. Jest grupa Nordwalking. My byliśmy w lesie na spacerze. Pan taki przewodnik bardzo fajnie opowiadał o zwierzętach, jakie tam przebywają, o grzybach, drzewach, jakie rosną. Mi się wydaje, że to jest taka integracja różnej ludności. A przy okazji można spotkać ludzi, których poznaliśmy kiedyś wcześniej. W naszym miasteczku mamy różne szkolenia i warsztaty, gdzie przychodzi pewna grupa ludzi, więc myślę, że te osoby też tutaj będę zachęcała, żeby tak przyjeżdżały na takie spotkania. Aktywność fizyczna, spotkanie z ludźmi, integracja taka, się poznajemy, inni przyjeżdżają z innych miejsc, my z innych i potem się razem spotykamy. Teraz była ta pogadanka o żywieniu, to było bardzo dobre i takie różne rzeczy, że człowiek się może dowiaduje tego, nie wie aż do końca, co było kiedyś, a teraz się dowiaduje jeszcze więcej. Czyli warto uczestniczyć? Bardzo warto, polecam, super, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre, że takie coś jest w ogóle, że organizują takie coś dla ludzi, żeby miło można było spędzić czas. Bardzo dobrze, ja jestem zadowolona bardzo.